Cześć Wam, dzień dobry, witam cieplutko i serdecznie. Macham do Was. Dzisiejsza bajka ma tytuł O bajce. Pewnego dnia w przepięknej chacie na wsi spotkało się dwóch dobrych przyjaciół, chłopców. Często się razem bawili, wymyślali różne zabawy i tego dnia też wymyślili zabawę. Jeden siedział na stołeczku, drugi na krześle i mówili, opowiadali o tym, co się im zdarzyło wczorajszego dnia. I gdy jeden powiedział, to i to zrobiłem, to tamten zaprzeczał. Nie zrobiłeś tego. Nieprawda. Co ty opowiadasz? I patrzył na przyjaciela, jak on reaguje. Przyjaciel uśmiechał się, bo wiedział, że to zabawa. I znowu coś mówił. Wiesz, wczoraj nałowiłem bardzo dużo rybek w jeziorze. Co ty opowiadasz? Tu nie ma jeziora. Gdzie byłeś? Nieprawda. Oszukujesz. Nie zgadzam się. Nie dał się nabrać. No i znowu opowiadał. O, wiesz, wczoraj byłem w kinie z wspaniałą dziewczyną. Zaprzeczam. Byłeś ze mną całe popołudnie. No, kiedy się uda? Kiedy się uda? Wiesz, wczoraj miałem w nocy, właściwie wczoraj w nocy, miałem sen. Śniło mi się, że razem pływaliśmy na takiej dużej rzece kajakami. No co ty opowiadasz? Daj spokój, co to za sen? No ale brak możliwości, żebyś zaprzeczył, bo przecież to był mój sen. A co ty opowiadasz? Ja też byłem w twoim śnie. Bez tego, że to się w ogóle zdarzyło. Nie zgadzam się. Bzdury opowiadasz. No i tak przekomarzali się. I to była dla nich wspaniała zabawa. I właściwie można powiedzieć, że przez cały tydzień bawili się w tą zabawę każdego dnia. Ale po 7 dniach mama jednego z chłopców weszła do pokoju, w którym się tak bawili. I słysząc ostatnie zdanie, rzekła, to jakaś nowa zabawa? No, mamo, ale wspaniała! No właśnie, słyszałam takie urywki zdań. No, ale to, co mówicie, zdarzy wam się w życiu. No, co ty, mamo, przecież to zabawa! No tak, ale powtarzacie to już cały tydzień na różne sposoby. Raz ty zaprzeczasz, raz twój przyjaciel. Bo tak słyszę od czasu do czasu strzępki tej waszej zabawy. Słyszałam. To ma prawo wam się zdarzyć w życiu. Mamo, ale co ty? Bez tego, że nam się zdarzy. Wykluczone. To tylko zabawa. No dobrze, no. Jak chcecie się dalej bawić. Ale jaka to fajna zabawa, wiesz, takie zaprzeczanie. No rozumiem, rozumiem. Zabawa to zabawa. Chcecie, to się bawcie. I mama wyszła z pokoju. Minęło wiele lat. Chłopcy spotkali się po wielu latach braku widzenia się. Byli już dorośli. I pierwsze ich słowa były, słuchaj, a negatywy to ci się zdarzyły w życiu? Pamiętasz, jak żeśmy zaprzeczali? A ten drugi mówi, o, jeszcze ile? O, widzisz, to jednak twoja mama miała słuszność. W moim życiu też miały prawo się zdarzyć. Ale wiesz, przecież to była taka bajka, bawiliśmy się w taką bajkę, to była taka dziecięca bajka, zabawa, to było super, fajnie. No wiesz, ale teraz mamy dorosłe życie i wiesz, ile się tego miało prawo zdarzyć,
teraz to poważnie podchodzi się do życia. No, można powiedzieć, że to dorosła bajka, ale tych negatywów było sporo. Całe szczęście, że znam pracę wewnętrzną. Za każdym razem pracowałem nad tym mechanizmem zmiany i korzystałem, bo zmieniałem się i coraz lepiej i szybciej docierałem do celu, tego, co było mi przeznaczone na ten czas. No, dzisiaj jestem znanym chirurgiem. No widzisz, ja też tak miałem. Ale powiem ci, że te nie, to chodziło nam po głowie wiele lat. Wiesz, wtedy pamiętasz, co mama cię złapała, właściwie nas, na tej zabawie. To był tylko tydzień, ale pamiętasz, później było jeszcze tydzień, jeszcze tydzień, jeszcze tydzień. Co nam się może zdarzyć za parę lat? No wiesz, nie wiem, ale spotkajmy się za parę lat. I spotkali się za parę lat. Ha, już nawet tacy byli trochę szpakowacy obaj. I jeden z nich rzekł, no i jak to z naszą zabawą z dzieciństwa? Słuchaj, ale miałem ostatnio ostry kaliber. I jak przełożyłem to na to, co było w naszym dzieciństwie, to się okazało, że wypowiadałem wtedy w zabawie te słowa. No a teraz, jak ci było? W tym, no już pewno dojrzałem życiu, co? O, muszę ci powiedzieć, że nie było mi do śmiechu. Oj nie! No ale wiesz, przecież to zabawa. Zabawa. Życie. Pamiętasz? Zabawa. Życie. Ja bardzo dobrze pamiętam. Teraz można by powiedzieć, że to dojrzała bajka. I zabawa w dojrzałą bajkę życiu. Przedtem była dorosła bajka i zabawa w dorosłą bajkę. Kiedyś to była bajka dziecięca. A teraz już jest też dojrzała. No i co? Człowiek żyje w bajce i wypowiada określone słowa. Kiedyś wypowiadał jako dziecko, później jako dorosły też. I jesteś tym, co mówisz. Więc bacz, co mówisz. O, dobry wniosek, wspaniały, zapamiętam to, prawdziwie i naprawdę. Tak rzeczywiście jest. Bajka, trzy rodzaje, dziecięca, dorosła, dojrzała. Takie jest życie. I szpakowaci mężczyźni jeden drugiego poklepał po plecach i wiedzieli już, że życie to bajka. Tyle na dzisiaj, dziękuję. Cześć wam.